ogóle macie absolutnie super i ja też, bo to jest pierwsze miejsce publiczne, gdzie mogę powiedzieć o tym. Jak pojechałam do tego więzienia, cały czas jestem w ogóle w takim czasie. Jakby się ktoś zastanawiał, co Barbara Turek robi między sikaniem, jedzeniem i tym wszystkim, to ja się pytam siebie i jego przede wszystkim, gdzie ty mnie chcesz, bo jak już odkryłam to, że ty masz super plan, to musisz mi mówić codziennie, gdzie ty mnie chcesz, bo jak ty nie będziesz gadał, to ja pindole nie robię. No i właśnie... To jest kolejna metoda duchowa tak. Barbary Turek. Tak. Notuję. Pisałam tę książkę jednak. No i właśnie, jak przyjechałam tam, bardzo się bałam w ogóle, bez, jakby poważnie to mówię, dlatego że gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, więzienie we Wronkach to jest to największe więzienie, jakie w Polsce posiadamy i nie siedzą tam panowie za to, że buchnęli kole z, przepraszam, buchnęli soczek z takiego jakiegoś marketu, tylko siedzą tam ludzie, którym się stała ogromna krzywda, to po pierwsze, a po drugie właśnie pobłądzili mocno w życiu i tam są. No jest bardzo to jest mądre. Poczytałam o tym więzieniu, zanim tam pojechałam. I no bo jak się czegoś boisz, to sobie poczytaj w internecie, to potem się dowiesz, że nawet od wizyty w więzieniu umrzesz na raka. I to mniej więcej tak to było tutaj. I poprosiłam dwójkę swoich przyjaciół, jeden kolega taki łysy, to mówię, do więzienia się nada. I taka koleżanka, o której skąd inąd mam poczucie, że jest taka konkretna i trzyma ze stery i ja sobie takich specjalnie dobrałam, się śmieję. Ale tak, bo stwierdziłam, że jak ja będę chciała uciekać, to oni zostaną przynajmniej. No i podjęli wyzwanie, pojechaliśmy razem tam i tak naprawdę to były dla mnie większe rekolekcje niż dla tych więźniów. Ciekawe jest to, że pojechaliśmy tam w zesłanie Ducha Świętego. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki dzień w kościele, kiedy się modlimy o to, żeby Duch Święty tak się wylał. Kiedy to jest? Nie wiem, kiedy to jest, ale... Pięćdziesiątnica. Tak, właśnie, dziękuję. Czyli chodzi o to, że to jest ten moment, kiedy apostołowie siedzieli skitrani w wieczerniku i wołali, żeby on przyszedł i tam w końcu dupnęło, przyszedł i było fajnie. Więc mniej więcej dokładnie w ten dzień pojechaliśmy tam i to było strasznie zabawne, bo zadzwonili do mnie z tego więzienia i pytają, a czy tak można by było o 10:00, bo my wiemy, że wy te czuwania robicie wieczorem. Ja mówię, no chyba można, nie wiem, spytam Ducha Świętego. I pojechaliśmy tam i taki żart też Pana Boga, myślę, w całej tej sytuacji, ponieważ na dzień dobry usłyszałam, że mamy nie podawać swoich imion i nazwisk, myślę, super. Wtedy się w więzieniu dowiedziałam, że jestem osobą publiczną, bo zapytałam strażnika, mówię, ej, jak nie podawać, nie? Tu książki przywiozłam i w ogóle on mówi, o tobie w każdej celi już było 2 miesiące temu, nie? Mówię, o Jezus Maria. No i mój kumpel, który był, chciał mnie jakoś tak, wiecie, wyluzować, uspokoić, powiedzieć jakiś dobry żart. I Mateusz mówi, weź się tym wszystkim nie stresuj. Ty masz te historie, takie dużo ich masz i w ogóle. Jedyne, co by cię mogłoby cię przebić, to niepełnosprawny więzień. Spoko, nie? Idziemy tam. To, co zapamiętałam z tego więzienia, to zamykająca się brama i ten kluczyk, który się tak przekręca. I sobie myślę, fajnie. I wchodzimy do kaplicy, oczywiście w oknach kratki. I pierwszy gość, zielony kombinezon, którego widzę, to jest niewidomy. Wchodzi z białą laską, ładuje do tej kaplicy i sobie myślę, nie no, niepełnosprawny więzień, no. Dlaczego? Dlaczego on tutaj jest? No? Pan Wiesław, bo tak miał na imię, pan. Też jak o nich mówię, to w ogóle ci, którzy się modlą, bardzo was proszę, żeby szczególnie za nich się modlili, jak mogą, bo myślę, że chłopaki tego potrzebują. I Wiesiek do mnie podszedł i ja w ogóle taka skitrana, nie wiem co się dzieje, sobie myślę, dobrze, że nie widzi, po prostu. To jest, dobrze jest ten. I on mówi, ja będę rozmawiał z tą panią na wózeczku, będę rozmawiał. No i myślę, kurde, nie? No i tak podaję mu rękę, dzień dobry, on mówi, no i tam pogadaliśmy chwilę. I on mówi, nie, no ja widzę, że tutaj z główką w porządku. Nóżki jakieś nie tak jest, wie pani, no ja tak siedzę tutaj w tym więzieniu, ale humorek trzeba mieć. No i tak, potem oni wszyscy w ogóle się chcieli przywitać bardzo, więc się przywitaliśmy. I myślę, że to,
czym wygrałam to spotkanie, to to, że wyszłam tam i powiedziałam: dzień dobry, bo ja jestem Basia i chciałam wam powiedzieć, że ta sytuacja jest dla mnie strasznie trudna, bo ja jestem pierwszy raz w takim miejscu i umówmy się, nie każdy przebywa codziennie z taką ilością ziomów na kwadracie. No nigdy nie byłam w więzieniu, panowie, nie? I jakby przepraszam za wszystkie niedogodności. I powiedziałam im po prostu, że chciałabym się z nimi podzielić tym, co Jezus zrobił w moim życiu, tym, co widzę konkretnie, a co oni z tym zrobią, to już w ogóle ich sprawa, ja tam powiem, co mam powiedzieć, pójdę. No i to spotkanie miało dokładnie taką formę jak dzisiaj, kamery nawet były, tam wszędzie są kamery. Chociaż nie, w kaplicy, kaplica to jest chyba jedyne miejsce, gdzie kamer nie było. I rozmawialiśmy sobie, wtedy Mateusz siedział na miejscu Dominiki. I potem był taki moment, który wy też będziecie mieli pewnie tutaj dzisiaj i to mnie zaskoczyło w ogóle, bo zazwyczaj jak jest taki moment, a teraz możecie zadać pytanie, to wszyscy późno już, bym poszedł, w sensie każdy się kitra, nie? A oni tam się w ogóle nie kitrani. I jeden gość, taki co miał po prostu mięsień duży miał, biceps miał konkretny, wstaje, tatuło było na swoim miejscu i mówi tak zupełnie spokojnie, że on by chciał zapytać, czy pojawił się kiedyś ktoś w moim życiu, kto świadomie i tak dobrowolnie i użył dokładnie tego sformułowania, wyrządził mi krzywdę. Że on by tak, bo tak tutaj siedzimy i sobie myślę, kurde, siedzę z samymi mordercami, no i co ja im mam odpowiedzieć? No i tym pytaniem trochę zamknął mi gębę, co jak sami widzicie, trudno zrobić. I zapadła taka cisza, dość wyraźna i odczuwalna. I wtedy mi się przypomniało i im to powiedziałam. Mówię, wiecie co, chłopaki, jak do was jechałam, to moi przyjaciele pół żartem, pół serio mówili, jedziesz do więzienia, ogłoś im tam wolność. Nie? I to mi strasznie zostało. I sobie myślałam, kurde, no jak ogłosić gościom, którzy w 90% są tam na dożywociu, w sensie ci, którzy akurat byli na tym spotkaniu, a 10% z nich to wyroki poniżej 15 lat nie schodzi, nie? To jak ja im mam powiedzieć, a wolność w Jezusie, super. No i myślałam sobie chwilę nad tym pytaniem i powiedziałam temu gościowi, że ja myślę, że nikt nigdy świadomie i dobrowolnie, tak że tego chciał, nie zrobił mi krzywdy i że ze świadomością tego miejsca, w którym jestem, więzienie, mówię, że myślę, że nie ma takich ludzi w ogóle na świecie, którzy chcieliby komukolwiek zrobić taką ostrą krzywdę świadomie i dobrowolnie. I wtedy panom się oczy spociły lekko. I właśnie im mówię, że no chłopaki, jakbyście mogli to cofnąć, to wydaje mi się, żebyście to zrobili. I jakby, że sami sobie na to odpowiedzcie, czy nie wolelibyście gdzieś indziej być, nie? Ale właśnie wtedy poruszyłam temat, którego nie chciałam tam poruszać, a on już tutaj pękł. Powiedziałam im o tym, że właśnie u mnie w domu nie było za łatwo, nie było mi za łatwo z rodzicami, a im pewnie też ze mną nie było za łatwo. I że to, co mi dało wolność taką wewnętrzną, to właśnie poukładanie sobie swojej historii. I to było mega, bo w ogóle, słuchajcie, ogłosiłem więźniom wolność. W sensie Pan Bóg mi tak jakoś to wlał w serducho, że trzeba im powiedzieć, że jak ich to gryzie, te historie ich, to niech oni po prostu odważą się i pójdą na psychoterapię, bo mają tam taką opcję, tylko często im jest trudno to zrobić, nie? I tam bardzo mocno wybrzmiało to, bo tak myślę, że niejednokrotnie nie jeden z nich jest bardziej wolny niż wy, którzy i ja też może w niektórych miejscach, jak tutaj siedzimy, nie jesteśmy tak wolni jak oni, bo spotkałam tam też gości, którzy dzisiaj faktycznie kara tak, muszą tam siedzieć, ale jakby przyjęli swoją historię i myślę, że to jest tajemnica w ogóle wolności. No i teraz dostaję tam różne pozdrowienia z więzienia. No i tak obiecali, że mnie odwiedzą niektórzy jak wyjdą, ale drugie wyroki mają, więc czekam. Grepsy dostajesz w każdym razie. Mało, ale czasem. Na pełnymi niestety nie piszą, bo nie mogą. Ale bardzo otwarci i bardzo dobrzy ludzie też zrobili coś mega super, bo tak zobaczyli w pewnym momencie, że tak spinam trochę, nie? I tak
nie wiem, czy już przesadzam z tym, co ja gadam, czy nie. Jeden z nich wstał i zapytał mnie, czy jest coś może, czego ja bym się chciała dowiedzieć o nich, bo tak siedzimy, gadamy, to może chciałabym się spotkać z ich codziennością i to też było super. Więc polecam wszystkim wizyty we Wronkach i jest spoko. Jest